Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat K2 od wydawnictwa Rebel razem z dodatkiem Lotse. Na początek muszę was przeprosić za to, jak wyglądam. Niestety mnie choróbsko też dorwało. Spadł pierwszy śnieg, ale gdzieś te bakterie jeszcze latają, ale nie robię sobie urlopu od grania. Druga sprawa, której chcę was poinformować, to to, że na Facebooku Granie w chmurach i kto wygrywa będzie do wygrania właśnie K2 albo dodatek Lotse, w zależności od tego, co sobie sami wybierzecie. Także jeżeli macie podstawkę, będziecie mogli wybrać dodatek. Jak nie macie podstawki, to możecie wybrać podstawkę. Szczegóły znajdziecie już na Facebooku. A teraz przejdę do samych moich wrażeń z rozgrywek w K2. Jest to jedna z pierwszych tych nowoczesnych planszówek, jakie poznałem. Wtedy, wiecie, grało się, nie wiem, jakiś Monopol, Ryzyko, Chińczyka, inne tego typu kiepskie rzeczy. I poznałem K2 i ta gra wyglądała na dosyć skomplikowaną, bo wiecie, dużo zależności, zagrywanie kart, tutaj jakieś punkty aklimatyzacji, jakieś punkty zagrożenia. To wydaje się, że jest tego dużo, ale jak po latach się wróci do tej gry, to widzi się, jak to jest po prostu lekka, fajna gra rodzinna. Ja naprawdę K2 bardzo lubię, ale od trzech graczy wzwyż, bo na przykład my ostatnio graliśmy w to na dwie osoby i tych emocji jest troszkę mniej, ze względu na to, że najlepszą właśnie cechą K2 jest ten tłok. Mamy tutaj limit alpinistów na jednym polu, wchodzimy pod górę i możemy po prostu siebie nawzajem blokować. Bo na przykład na jednym polu na cztery osoby mogą być dwie osoby, już przy szczycie tylko i wyłącznie jedna osoba, więc musimy przeskoczyć dane pole, na którym znajduje się tamten alpinista, więc wydać dużo ruchu, przez co tej aklimatyzacji nie dostajemy i możemy po prostu tam zamarznąć na górze i nie móc zejść na dół. Także przy doświadczonych graczach ta gra naprawdę może być taką agresywną grą familijną, gdzie blokujemy siebie, ktoś zostaje tam na górze, nie może zejść albo nie może wejść, bo ja specjalnie gdzieś tam w namiocie czekam na górze po to, żeby nie mógł on się poruszać w jednym albo drugim kierunku. To jest naprawdę ta najlepsza cecha K2. Jeżeli chodzi o dodatek Lotse, jest to całkiem przyjemne rozszerzenie, bo dostajemy tutaj właśnie dwustronną planszę. Na jednej, to co widzieliście na przykładowej rozgrywce, mamy trzy szczyty, na które się wspinamy. Z kolei druga strona to jest taki ekspres, czyli po prostu jedno podejście, ale takie szybkie i dosyć trudne. Ja preferuję tę tu większą planszę, bo tutaj faktycznie mamy te dwa obozy, z których startujemy i mamy pewien wybór właśnie, którą ścieżką pójść. Jeżeli widzimy, że tędy idzie dużo osób, to może ja pójdę tamtędy, bo będę miał większą szansę, żeby zdobyć ten szczyt. Także rozszerzenie fajnie, fajnie, fajnie odświeża, ale to też nie jest jakby coś takiego niezbędnego do tego, żebyście bawili się dobrze w K2. Nawet jeżeli gracie w samą podstawkę, dodatek tutaj jakby dużo, dużo, dużo rzeczy nie wywraca do góry nogami, po prostu dodaje troszkę, troszkę świeżości. Ja zawsze lubiłem to, że są te kafle pogody i jak ta gra jest po prostu tematyczna. To jest gra, która naprawdę ma kilka zasad na krzyż, dosłownie zagrywamy trzy karty w swojej turze, a tyle tu jest fajnych szczegółów, które naprawdę gdzieś tam szczególnie fanom właśnie tego zdobywania szczytów, to może się podobać, a jeżeli zagracie to w, nie wiem, na wyjeździe gdzieś zimowym w góry, to już w ogóle klimat jest, nie wiem, 150%, także K2, mimo że my mamy bardzo dużo gier rodzinnych i właśnie zastanawiam się, czy my sobie zostawimy, czy będziemy mieli miejsce na tę grę w kolekcji, ale nadal to jest jedna z moich ulubionych gier familijnych. Mimo że nie mamy ich dużo w domu, ale to jest naprawdę jedna z tych bardzo, bardzo dobrych. Tylko tak jak mówię, na większą liczbę graczy grajcie, bo wtedy ta interakcja jest naprawdę duża i wtedy jest dużo po prostu śmiechu przy stole. I druga sprawa, że gra jest stosunkowo lekka, jak na dzisiejsze standardy, także jakby przygotujcie się na to, że tutaj faktycznie dosyć to szybko, sprawnie idzie, a niektórzy lubią takie mięsiste gry, gdzie wiecie, jest pięć różnych mechanik. To jest taka czysta gra, można powiedzieć euro, tak, bo tutaj też jest zarządzanie pewnymi akcjami, pewnymi zasobami na pewien sposób i jeżeli podejdziecie do tego jako do familijnego, tematycznego euro, to wydaje mi się, że możecie się bardzo dobrze przy tym bawić. Polska gra, która nadal gdzieś tam na świecie jest znana, Shut Up and Sit Down, uwielbiają tę planszówkę, ja też bardzo, bardzo K2 lubię. Także na dzisiaj to będzie tyle. Moja ocena końcowa będzie taka, że ja chętnie w K2 zagram, jeżeli tylko będę miał okazję. Nie musicie mnie namawiać, jak spotkacie mnie na jakimś konwencie, pokażcie mi K2, ja chętnie usiądę i z wami zagram. Pamiętajcie o konkursie na Facebooku. Jeszcze raz przepraszam za to, jak wyglądam. Mam nadzieję, że nie ma jakby dużej różnicy w tym, jak wygląda, bo mam straszny katar, ale udało mi się na szybko to ogarnąć, żeby po prostu to szybko nagrać. I to będzie tyle. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach i to z mojej strony będzie wszystko. Także dzięki wielkie, do następnego. Hej!